Witajcie na kanale politycznym. Rosyjski myśliwiec uszkodził nad Morzem Czarnym drona amerykańskich sił powietrznych MQ9 Reaper. W efekcie runął on do wody i został całkowicie stracony. Siły powietrzne USA wydały oświadczenie, w którym oskarżają rosyjski samolot o działanie w sposób lekkomyślny, nieuzasadniony środowiskowo i nieprofesjonalny. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Oznajmił, że resort wezwał rosyjskiego ambasadora w USA, by przekazać mu silne obiekcje. Dron bojowy Reaper i dwa myśliwce Su-27 działały nad wodami międzynarodowymi nad Morzem Czarnym, kiedy jeden z rosyjskich samolotów celowo przeleciał przed nimi i zrzucił paliwo przed bezzałogowym dronem, według urzędnika, którego cytuje CNN. Następnie drugi z myśliwców uszkodził śmigło Rippera, które jest zamontowane na tylnej części drona, powiedział urzędnik. Uszkodzenie śmigła zmusiło USA do ściągnięcia drona na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym, co spowodowało jego stratę. Siły powietrzne USA wydały oświadczenie. Około godziny 7.03 czasu środkowoeuropejskiego jeden z rosyjskich samolotów Su-27 uderzył w śmigło MQ-9, powodując, że siły amerykańskie. Musiały sprowadzić MQ-9 na ziemię na wodach międzynarodowych. Kilka razy przed kolizją SU-27 zrzuciły paliwo na drona i przeleciały przed MQ-9 w sposób lekkomyślny, nieuzasadniony środowiskowo i nieprofesjonalny. Ten incydent świadczył o braku kompetencji, oprócz tego, że jest niebezpieczny i nieprofesjonalny. Przekazał w oświadczeniu generał sił powietrznych USA James Hacker. Dowódca Sił Powietrznych USA w Europie i Sił Powietrznych w Afryce. Jak powiedział Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, o incydencie został już poinformowany prezydent Joe Biden. Dodał jednocześnie, że nie wie, czy intencją Rosjan było spowodowanie zniszczenia drona. Jak zaznaczył, przechwycenia amerykańskich statków powietrznych nad Morzem Czarnym nie są niczym niecodziennym. Lecz ten przypadek był szczególny ze względu na wyjątkowy nieprofesjonalizm Rosjan. Dodał też, że Departament Stanu zamierza bezpośrednio przekazać Rosjanom swoje uwagi. Jeśli ich przesłanie jest takie, że chcą nas odstraszyć albo zniechęcić do latania i operacji w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym, to zakończy się to porażką. To się nie stanie. Będziemy nadal latać i operować w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad wodami międzynarodowymi. Morze Czarne nie należy do żadnego państwa. Stwierdził Kirby. Najwyższy dowódca wojskowy NATO, generał Christopher Cavoli, poinformował sojuszników o incydencie nad Morzem Czarnym z udziałem rosyjskiego myśliwca i amerykańskiego drona wojskowego, poinformował we wtorek przedstawiciel sojuszu, cytowany przez agencję Reutera. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price oznajmił, że resort wezwał rosyjskiego ambasadora w USA, by przekazać mu silne obiekcje dotyczące niebezpiecznych manewrów rosyjskich samolotów, które spowodowały strącenie do Morza Czarnego amerykańskiego bezzałogowca MQ-9 Reaper. Równocześnie swój protest rosyjskiemu MSZ złożyła ambasador USA w Moskwie, Lynn Tracy. USA operowały dronami Reaper nad Morzem Czarnym jeszcze przed rozpoczęciem wojny, wykorzystując je do monitorowania tego obszaru. Drony Reaper mogą latać na wysokości 15 km. Według sił powietrznych. Mają czujniki i możliwości zbierania danych wywiadowczych i prowadzenia rozpoznania przez dłuższy czas, co czyni je idealną platformą do śledzenia ruchów na polu bitwy i na Morzu Czarnym. Tymczasem rosyjska rządowa propaganda grozi Gruzji zamachem stanu. Według słów czołowej rosyjskiej propagandzistki Margarity Simonian gruziński rząd mają obalić demonstrujący na ulicach obywatele. No, chyba że kaukaski kraj będzie prowadzić bardziej promoskiewską politykę. W 2008 roku prowadziliśmy nawet nie wojskową, ale policyjną operację w Gruzji. W trzy dni byliśmy w Tbilisi, nawet jeśli nikt o tym nie mówił. Mówi na opublikowanym na Twitterze nagraniu Margarita Simonian, prokremlowska propagandystka. Teraz nie mamy możliwości znowu wysłać naszych oddziałów, więc musicie uważać na społeczne. Uliczne protesty. To będzie koniec pieśni. Wieszczy naczelna reżimowej Russia Today. Jak dodaje, Rosja nie może sobie pozwolić na ustawienie zachodnich wyrzutni hajmars na terytorium Gruzji. Dlatego reżim Putina miałby posłać do boju tzw. piątą kolumnę, czyli grupę obywateli będących bądź uznawanych za wrogów wewnętrznych, dywersantów, sabotażystów i szpiegów. Gruzini stanowią 87% obywateli kraju. Postawa Gruzji wobec inwazji Rosji na Ukrainę jest dość pragmatyczna. Z jednej strony Tbilisi potępiła agresywne działania Moskwy, jednak nie przyłączyła się do antyrosyjskich sankcji. Według oficjalnych danych od marca do listopada 2022 roku do Gruzji wjechało 1,2 miliona obywateli rosyjskich. Jedną z konsekwencji tej migracji jest wielki zastrzyk gotówki. W minionym roku z Rosji do Gruzji wysłano rekordową liczbę przekazów pieniężnych na łączną sumę ponad 2 miliardów dolarów. To nie pierwszy raz, gdy Moskwa ustami swych medialnych żołnierzy grozi Tbilisi. Część tych gruźb zmaterializowała się w sierpniu 2008 roku. Zbuntowane prowincje Abchazja i Osetia Południowa ogłosiły niepodległość od Gruzji, a z pomocą wojskową. Ruszyli Rosjanie, którzy w ciągu pięciu dni wdarli się na 40 kilometrów w głąb kraju, okupując m.in. obie zbuntowane prowincje. Wtedy też w stolicy kraju zorganizowano wiec poparcia, na który przybył m.in. prezydent Lech Kaczyński i powiedział słynne słowa. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i Polska. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców około 158 tysięcy ludzi musiało opuścić swe domy z powodu konfliktu zbrojnego.